Zapraszam do mojego nowego mieszkania. Jest to typowy jednosypialniany apartament. Przestronny salon z aneksem kuchennym wyposażonym we wszelkie niezbędne sprzęty. Od lodówki i mikrofalówki począwszy, a skończywszy na mikserze i urządzeniach kuchennych, których przeznaczenia nawet nie znam. W poszczególnych pomieszczeniach wiatraki podsufitowe i klimatyzacja. Dalej niewielka przestrzeń gospodarcza z nowoczesną pralką, deską do prasowania i innymi sprzętami do utrzymania czystości. Łazienka i całkiem spora sypialnia ze sporej wielkości zabudową garderobianą oraz kącikiem do pracy. Mieszkanie to udało mi się wynająć dzięki dobrym relacjom ze znajomymi Paragwajczykami, bo chociaż w Asunción można znaleźć mieszkanie lub dom do wynajęcia bez większego problemu, to w przypadku wynajmu długoterminowego wynajmowane lokale zazwyczaj nie są umeblowane. Ceny za takie mieszkanie jak moje, ale nie umeblowane, wahają się w granicach 300-500 dolarów za miesiąc plus koszty mediów. Cena zależy również od lokalizacji. Oczywiście dużo taniej można wynająć coś w zdecydowanie niższym standardzie albo przenieść się poza miasto, ale to już co kto lubi. W przypadku wynajmu krótkoterminowego sugeruję szukać na wyspecjalizowanych portalach, gdzie niekiedy można znaleźć coś ciekawego. Pamiętać jednak należy, że generalnie Asunción nie ma zbyt dużej bazy lokali na wynajem, więc te, które mają odpowiedni standard i są w dobrej cenie, szybko znikają.